Proszę bardzo, mamy oficjalnie 100% na moczarach przebudzenia. Uwaga na piranie! Dobra, co z tego, że już jest po fakcie dokonanym? Dobra, nie ma już cutscenki, gdzie sam się z nami pożegnał, więc... Pora... A nie, sorry, to nie w tą stronę, zapomniałem, że tutaj lumki były. Najgorzej! Pora pójść do Jano, który jest na samej górze. Na samej górze, kurde. Jakiej górze? Co to jest górę? What the fuck? I can read your mind. You know the name of this place. No tutaj Jano po prostu powiedział, że już wiemy, jak nazywa się ta lokacja, ponieważ on na początku, jak nas przegonił, powiedział, że dopiero nas wpuści wtedy, kiedy będziemy zdali nazwę tej lokacji, do której chcemy wejść. You are now ready to enter the cave of bad dreams. Dokładnie, jaskina złych snów. But before you come in, I must tell you something. I have hidden a precious treasure inside. On tutaj opowiada o skarbie, który tam jest. You can keep it for yourself if you beat me to it. I'll give you a head start, but don't waste any time. If I catch you, I'll show you no mercy. Ta. Teraz właśnie weszliśmy do jaskini złych snów. Ogólnie to tutaj jeszcze Jano wspomniał o tym, że będziemy z nim mieli wyścig. Więc jeżeli on nas złapie, no to z nami zrobi co chce, tak na dobrą sprawę. I tam opowiadał o skarbie, więc jestem ciekaw, czy do tego wyścigu dojdzie. A teraz zaczynamy jaskinię złych snów. Poziom, który w zasadzie w każdej wersji, czy to PS1, Dreamcastowa i wiele innych, był poziomem bardziej zielonym niż fioletowym. A tutaj z kolei mamy bardzo fioletowy kolor, bardzo fioletowy poziom. I pamiętam, że na mojej PS2, kiedy grałem sobie właśnie na konsolce, to strasznie był oczojebny ten kolor. Warto też wspomnieć, że w każdej innej wersji poza Revolution w tym poziomie mieliśmy jakiekolwiek lumy. Zero klatek, ale lumy mieliśmy. A tutaj praktycznie to jest jedyna wersja, gdzie nie mamy żadnych lumów. I teraz pewnie jesteście ciekawi dlaczego. Otóż dlatego, że do tego poziomu już nie wracamy. Jeżeli chcecie sobie przejść jaskinię złych snów w Revolution ponownie, musicie stworzyć sobie nowy save. Uwierzcie mi, chciałbym sobie teraz żartować w tym wypadku, jeżeli chodzi o stworzenie nowego save'a, ale taka jest prawda. Nie będziecie mogli dalej grać, dlatego że po prostu jaskinia złych snów dzieje się tylko raz w Revolution. Chyba że sobie nowy świat zrobisz. Czy to jest dobre? Uważam, że tak, bo z drugiej strony, no patrzcie na to z tej strony, że jednak nie mamy tutaj jakby żadnych lumów ani nic, więc po co mielibyśmy tutaj wracać? Chyba, żeby sobie robić speedruny z tego poziomu, no to co najwyżej, ale... Tak, żeby po prostu wrócić? Nie, nie wydaje mi się, że to byłoby coś dobrego. I dziwi mnie fakt, że ja się w ogóle złapałem, ponieważ nie powinienem. W ogóle te łapy zastanawiają mnie do teraz, czy to są jakby łapy Jano, czy to jest na zasadzie takiej, że ktoś podobny do Jano jeszcze jest. Albo ten mały Jano, bo tak, też istnieje coś takiego jak mały Jano. I uwierzcie mi, będziecie świadkami tego czegoś za chwilę w sumie. W sumie to teraz. Okej.
A więc to była sekwencja z małym Jano, tymi fałszywymi małym Jano. I jak widzicie, ta sekwencja, którą tutaj mieliśmy, jest troszeczkę niżej niż w pozostałych wersjach. Dlaczego? Cóż, Ubisoft Multiplayer postanowiło bardziej w dół dać tę sekcję. I nie wiem, dlaczego leciała muzyka teraz walki z tymi małymi Jano, ale dobra, okej. Tutaj mieliśmy właśnie checkpointik, tak jak zresztą w oryginale i tak jak w każdej innej wersji, więc tutaj jakby nie mam do czego się przyczepić. No i ponownie mamy tutaj misję z tymi kulami, czyli po prostu musimy te kula w odpowiednie, powiedzmy, kryształy, no bo to są takie trójkąty, ale jednak kryształy. Trójkątne kryształy, o! To będzie słowo na dziś, trójkątny kryształ. Prawie 300 lumsów, no dobra, 259, no to może nie prawie 300, no ale idziemy w dobrym kierunku. Dobra, tutaj mamy zdobyte co trzeba. Teraz bierzemy się za czaszkę. Czaszki z głów. Pierdzielony caterpillar. Tak, to są caterpillary, czyli właśnie te takie stworki, które ja kiedyś nazywałem kurzem, bo w sumie one się tak kurzą strasznie. Więc takie stworki z kurzu, można by inaczej rzec. W ogóle straszną dziwną tendencję zauważyłem, jeżeli chodzi o Revolution, mianowicie w każdej innej wersji Raymana mieliśmy coś takiego, że jak Rayman nawet nie trafił w tego szkarłatnego luma, czy tam fioletowego luma, za którego się on łapie, to było coś takiego, że jednak ten pocisk w jakiś dziwny sposób, mimo że strzelałeś w inną stronę, to on potrafił jakby dolecieć w tamtą jakby stronę, nie? Że, czyli po prostu innymi słowy, szkarłatny lum cię chwycił, albo nie wiem jak to inaczej nazwać. A tutaj mamy bardziej na zasadzie takiego, że w tą stronę jaką celujesz, to jakby w tą stronę poleci jakby Rayman, nie? Czyli muszę zrobić to w taki sposób, a nie w inny, okej. Trudno się mówi, myślałem, że mogę troszeczkę oszukać system, no ale niestety nie zawsze można. Nie zawsze można, nie zawsze też trzeba, bo można też w inny sposób przechodzić poziomy. W bardziej legit. No i dobra, lecimy teraz sobie w tę stronę w takim razie. Ciekawostka, to nagrywam 30 września, czyli w Dzień Chłopaka. No tak, z tego co wiem, dzisiaj jest Dzień Chłopaka, więc panowie, wszystkiego najlepszego. Tak dziwnie się czuję, będąc chłopem, życząc chłopom wszystkiego najlepszego, no ale czasami trzeba. Męska solidarność i tak dalej. No. I tym samym nagrywam to w ostatni dzień tego całego maratonu wiosna-lato z pomidorowym.pl 2020, więc od jutra, czyli 1 października, wracam do systemu jednych odcinków, czyli nie będzie czegoś takiego, że będą dwa odcinki dziennie, tylko jeden. I prawdopodobnie będzie to odcinek, będą to odcinki o 6 rano. Albo jak nie o 6, to jakoś o 8, 9, ponieważ już nie ma, nie będę dawał jakby tych dwóch odcinków dziennie. Wiadomo, że to w pewien sposób ułatwiało mi robotę z niektórymi seriami, bo niektóre serie trochę wcześniej się kończyło. Że nie trzeba było, wiecie, tak napieprzeć tymi seriami, tylko po prostu... W jaką ja w ogóle stronę poleciałem? Zacznijmy od tego. Tutaj jest wyjście. Po co ja wracam się z powrotem? A, i kolejna ciekawostka, w momencie kiedy kula spada w dół, to w wersji na PS1 bym musiał się cofać na sam początek. A tutaj, jak widzicie, kula się spawnuje dosłownie obok mnie, w miejscu, gdzie jakby ją wyrzuciłem, a nie w swoim domyślnym miejscu.
ale kurde, dałem dupy. No i dobra, no i teraz lecimy sobie z kulą. Zasilamy ją i zobaczymy, co będzie dalej. Bo tu już nam zostaje tak na dobrą sprawę jedna sekcja. I koniec jaskini złych snów. Na zawsze. No dobra, może nie na zawsze, bo jeszcze w tym roku albo w przyszłym zrobię let's play z wersji na Dreamcasta. Tutaj nic nie ma w zasadzie poza czerwonymi lunkami i tym czymś, co musiałem zniszczyć. No i dobra, spadamy w dół. Zobaczymy, co teraz będzie na nas czekać, bo sam jestem tego bardzo ciekaw. O, zaczynamy już stage 4 na 10. O proszę, patrzcie, widzicie, kurde, jak nam idzie ładnie. Okej, okay, a co to są za odgłosy? No, tutaj nasza przygoda się kończy, okej. Chyba jeden z najbardziej creepy momentów, nie? Serio, ja za dzieciaka, gdy pierwszy raz grałem w wersję na PC-ta, na PS1 i później w sumie trochę w Revolution, to powiem szczerze, że to był jeden z najbardziej creepy momentów. Ta morda Jano dosłownie, nie? Ja pierdzielę. Ale jak widzicie, sama podróż, w zasadzie sam ten wyścig z Jano nie jest trudny w momencie, kiedy nie zdobywasz lumów. Kiedy byś miał zdobywać te żółte lumy i tak dalej, no to wtedy przyznam, byłoby ciężko, ale w momencie, kiedy nie mamy tych lumów, no to jest gitara. Tutaj w wersji na PS1 byłby loading screen. Więc tak, Jano jest pierwszym koszmarem Polokusa, co nie powinno być dla nikogo zdziwieniem. I nie bez powodu ma czapkę polokusową, bo skoro jest koszmarem Polokusa, no to musi mieć jakieś znamie polokusowe. Przynajmniej w świecie Raymana tak jest, idąc tą logiką. Co zabawne, w wersji japońskiej, Jano został również troszeczkę, może nie powiem, że oszpecony, ale zmieniony graficznie. Otóż tutaj się wam pojawi teraz zdjęcie, że Jano w zasadzie jest taki, nie wiem, jaśniejszo zielony, jeżeli chodzi o skórę, i miał chyba bodajże czerwony kapelusz albo zielony kapelusz, nie wiem, tego akurat nie pamiętam. W zasadzie Clark też był w pewien sposób oszpecony, jeżeli chodzi o kolory, bo tutaj mogę już to chyba nawet nazwać, że był oszpecony. Aczkolwiek nie wiem, czy w montażu wstawiłem tam zdjęcie, czy dopiero wstawię, jak teraz wrócimy do Clarka. Być może dopiero jak wrócimy teraz do Clarka, to wstawię, żeby, wiecie, w ramach takiego, nie wiem, kontekstu czy coś.